rozprawiali o środkach antykoncepcyjnych, bo córka jednego z nich zaszła w niechcianą ciążę. Trzech rozmawiało, czwarty milczał. I w którymś momencie doszli do wniosku, że jednak najbezpieczniejsze są prezerwatywy, z czym się nie zgadza ojciec dyrektor Sturunia, który powiedział, że w prezerwatywach duszą się plemniki i umierają wtedy im duszyczki. I on naprawdę to powiedział. I mało tego. Ja coś wam powiem. Ja nie wiedziałem, że to, co ja mam, to jest miotacz dusz. I w którymś momencie, to wszystko prawda, kurde. W którymś momencie nie wytrzymał ten, co milczał. I mówi tak, słuchajcie, chłopaki, ja coś wam powiem. Prezerwatywy też nie są żadną gwarancją bezpieczeństwa. Nie są. Wiem coś na ten temat. Mój szwagier pół roku temu poszedł do apteki po prezerwatywy, bo siostrze coś odbiło. Kupił, wracał do domu i go autobus potrącił.